Oto po piersie Józefa Henewrońskiego autorstwa Marii Popławskiej z Czeczotów. Plakieta pochodzi z lat 30. zeszłego wieku i być może miała być częścią tablicy upamiętniającej pobyt Henewrońskiego w Paryżu. O samej autorce dzieła wiemy niezbyt wiele, poza tym, że ojcem jej był Otton Dionizy Antoni Czeczot, uznany lekarz-psychiatra, który był przedstawicielem Polonii Petersburskiej, a przede wszystkim organizatorem petersburskiego lecznictwa psychiatrycznego, w tym ordynatorem szpitala imienia świętego Mikołaja Cudotwórcy. Przedstawiony na popiersiu Józef Maria Henewroński, właściwie Józef Hene, nazwisko Wroński przybrał później, był naukowcem poszukującym w bardzo wielu dziedzinach. Działał jako filozof metafizyk, filozof wychowania, matematyk, astronom, fizyk, technik, wynalazca, prawnik, ekonomista, był zaś jednym z czołowych przedstawicieli polskiej filozofii mesjanistycznej. Brał udział w insurekcji kościuszkowskiej, później służył w armii rosyjskiej, a od 1800 roku na stałe przebywał we Francji. Jako jeden z głównych przedstawicieli mesjanizmu polskiego głosił koncepcję poznania opartą na prawie tworzenia rzeczywistości, warunkowania jej, to jest wyprowadzania z jednej zasady przez człowieka kreatora. W matematyce z kolei wprowadził tak zwany Wronskian, to jest wyznacznik funkcyjny w teorii równań różniczkowych. Był bardzo wpływową osobowością w historii nauki i filozofii polskiej. W 1919 roku powstał w Polsce Instytut Mesjanistyczny propagujący jego dzieła. W 1932 powołano Towarzystwo imienia J.M. Henewrońskiego. Był autorem takich dzieł jak Prodrom mesjanizmu, Metapolityka, Propedeutyka mesjanizmu czy Filozofia pedagogiki. A wracając do plakiety, przedstawia filozofa wedle portretu z 1845 roku pędzla Lorenta Charlesa Mareszala. Zapraszamy na stronę www.atticus.pl do działów książki i inne obiekty polskie do 1945 roku oraz dzieła sztuki i antyki.